Cześć, siemaneczko, witajcie, z tej strony Karol z kanału dla dżentelmena. Zapraszam Was dzisiaj na kolejną recenzję produktu do włosów. Kolejną, no kilka filmów ostatnich mieliśmy troszkę zmian, troszkę innego kontentu, ale to jest normalne, trzeba w różne strony iść na kanale. Co dziś? Moim zdaniem marka na pewno niewielu znana, obecna już na rynku jakiś czas, jeśli chodzi o Polskę, ale te produkty nie są tak znane, tak famous, jakbym to powiedział. Skupiłem się nad nią ostatnimi czasy, ponieważ właśnie dlatego, iż moim zdaniem produkty są dobrej jakości, mają bardzo dobry przekaz, historię, jakby to zaplecze takie. Jest bardzo szeroki asortyment tych produktów, jeśli chodzi o Polskę, a nie widzę, aby one były użytkowane. Dzisiaj porozmawiamy o marce Apothecary 87, dokładnie o matte paste. Mam przed sobą matte paste Mogul Fragrance, czyli jest to zapach taki, no, specyficzny, dlatego mówię, marka jest niedoceniana, specyficzny zapach pianek marshmallow. Słodki, troszkę taki dymny, naprawdę wyjątkowy. Nie każdemu się może spodobać, ale jeśli sobie chodzi o samą wyjątkowość, na pewno nie spotkamy żadnego takiego innego zapachu na rynku. Jeśli chodzi o sam produkt, co to matte paste? Tak, jest to matowa pasta do stylizacji włosów, tak jak oni tutaj mówią. Superior Matte Finish Reworkable Hold i Hold 60 Proof. Powiedzmy sobie szczerze, Superior Matte Finish czy matowe wykończenie? Jak najbardziej matowe, ale ten mat jest taki sztywny, taki tępy, nie ukrywam, do dzisiaj mam ją na włosach, ja mam ją troszkę inny sposób nałożoną, ponieważ sama konsystencja produktu jest jak najbardziej kremowa, bez najmniejszego problemu ją rozprowadzimy na dłoniach, ale jeśli chodzi o samo wprowadzanie, znowu pojawia się produkt, który ma dwa, że tak powiem, dwie drogi wprowadzania we włosy. We włosy suche i we włosy mokre. We włosy suche ten produkt wchodzi tempo, mocno. Czujemy go i będzie on ciągnął. Nie jest to raczej produkt do dłuższych fryzur, ale o tym powiem jak zwykle pod koniec filmu, do jakich fryzur go trzeba używać. Wracając do aplikacji. Aplikacja samego produktu, tak jak mówię, na mokre włosy bez najmniejszego problemu. Wchodzi gładko, lecz musimy się śpieszyć ze stylizacją włosów, ponieważ ona bardzo szybko zastyga, bardzo szybko wiąże włosy. W suche włosy trzeba się trochę napracować, dlatego bardziej preferowałbym to, aby używać te produkty do krótszych włosów, no ale tak jak mówię, powiem o tym na końcu. Zapach, konsystencja i aplikacja jak najbardziej in plus, ale musimy wziąć pod uwagę to, iż długie włosy będą raczej się nie nadawały do użytkowania tego produktu, bardziej krótkie i takie teksturowane fryzury. Przechodzimy dalej do chwytu. Jak mógłbym określić chwyt tej pomady? Na gorąco, ponieważ testuję ją w sumie od wczoraj, tak no, dwa dni, możecie powiedzieć, że krótko, ale chcę się podzielić z Wami takimi świeżymi myślami, takim wiecie, fresh moimi przemyśleniami, takimi spostrzeżeniami, które wyciągnąłem wnioski na świeżo. Oczywiście będą one nadal nabierały, że tak powiem, będą dojrzewały w mojej głowie, ale to rzucimy w kolejnym filmie Apothecary, ponieważ chcę przejść przez całą markę, jeśli chodzi o brodę, o produkty do brody i o produkty do włosów. Dzisiaj startujemy od matte paste. No, jest to najpopularniejsze moim zdaniem teraz wykończenie na rynku, tak matowe, mocny chwyt. Jak określiłbym chwyt? Chwyt? Sam producent mówi Superior Matte Finish i taki hold na 60 proof, reworkable chwyt do restylizacji. To jest bardzo ważne, ponieważ jak wiecie, bardzo wielu z nas lubi to, aby w ciągu dnia można sobie te włosy przestylizować, zmienić tą fryzurę. Ja mam troszkę inaczej nałożony tą pomadę. Ja mam na mokre włosy nałożoną, wysuszoną i znowu przeleciałem lekko zwilżoną dłonią po nich. I tak jak widzicie, ona troszkę błyszczy, ale bardzo fajnie trzyma i dłużej jej nie musiałem użyć, co ważne. Nakładając ją na suche włosy z samego rana dzisiaj, no nie ukrywam, troszkę się z nią napracowałem, ale przy krótszych fryzurach myślę, że nie powinno być najmniejszego problemu. Ogólnie chwyt określiłbym jako średni przechodzący w mocny, średni przy krótkich fryzurach, wiadomą rzeczą, że się spełni jak najbardziej. Przy dłuższych
Tak jak mówię, to nałożenie na mokre włosy, wysuszenie i przeczesanie wilgotną dłonią wtedy daje nam taki mocniejszy chwyt, taki firm wręcz bym powiedział, ale w zupełności wystarczy, aby wytrzymać cały dzień, tak myślę. Matowe wykończenie. Wykończenie tej pomady, tak jak producent mówi, matte paste, tak pasta o wykończeniu na włosach matowym. Tak, jak najbardziej matowe wykończenie ona nam będzie gwarantować i to takie matowe, piaszczyste. Ja, tak jak mówiłem, użyłem tutaj do przeczesania dłoni z wodą, zwilżoną wodą, więc ten połysk troszkę się podbił, w sumie ten mat podbił się troszkę do takiego niskiego połysku, ale ogólnie rzecz biorąc, jak stosowałem ją z samego rana, tam po 2 godzinkach sobie ją poprawiłem, ale z samego rana chodziłem sobie z nią na włosach, naprawdę piaszczysty, taki matowy wręcz, wiecie jak ja to mówię, czarna dziura, wpada światło i nie wypada, bardzo udany mat, taki jakiego naprawdę wielu z nas szuka, piaszczysty, suchy, praktycznie w ogóle nie podbijający tą naturalność połysku włosów, więc no, myślę, że maciarze będą bardzo spełnieni. Zawsze prosicie mnie, abym powiedział kilka słów na temat składu. Jak najbardziej w tym wypadku również dostosuję się do tego punktu. Co, jaką bazą może się poszczycić matte paste? Oczywiście wodną, ale na drugim miejscu już mamy bentonit, czyli linkę bentonitową. Mamy wosk pszczeli, lanolinę i pozostałe jakby dodatki, olej rycynowy i różnego rodzaju wiążące nam tutaj składniki. Ogólnie rzecz biorąc skład, no, nie ukrywam, nie jest jakiś wielce naturalny, ale też nie jest chemiczny. Mamy glinkę, olej rycynowy, mamy innego rodzaju oleje i woski, więc myślę, że i włosy będą odpowiednio nawilżone, odżywione. Na pewno nie będziemy mieć żadnych negatywnych skutków, jeśli chodzi o użytkowanie tego produktu. I punkt, który myślę, że na który wielu z Was czeka, tak, do jakich fryzur możemy użytkować matte paste od Apothecary 87. Moim zdaniem, muszę to powiedzieć, pierwszy raz mi się wydaje w moich recenzjach, przeważnie i predysponuje ten produkt się do użytkowania przy krótszych fryzurach. Teksturowane crop, myślę, spokojnie quiff, jakiś krótszy side part, ale czesane fryzury, tutaj już trzeba się troszkę napracować. Tak jak Wam mówiłem, ja mam kilka tych sposobów na stosowanie produktów. Nawet jeśli on ciężko wchodzi w te długie włosy, ja zawsze znajdę małego knyfa na to, żeby go trochę przełamać, żeby go trochę zmiękczyć. Więc tutaj no, przy dłuższych fryzurach ona, nie ukrywam, dobrze siedzi. Tak jak widzicie, trzymam te włosy, mogę je sobie przeczesać bez problemu. Nawet spokojnie uzyskuję taki boost, czyli volume, taki wiecie, objętość, ale bardziej proponowałbym ją do krótszych fryzur. Tutaj, jeśli ktoś ma quiffa, jak najbardziej polecam zamówić sobie Apothecary, sprawdzić ten suchy mat. Ta teksturyzacja włosa jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Ja byłem sam wręcz pod wrażeniem, jak te włosy były matowe, jak te włosy były piaszczyste. I dodatkowo jeszcze mogliśmy sobie je przeczesać, więc no, co chcieć więcej. Do dłuższych fryzur raczej bym nie proponował. Myślę, że pozostałe produkty z linii Apothecary, czyli tutaj będzie pomade i grease pomade, one bardziej się będą nadawać do czesanych fryzur, ale to już będzie pokazane i przekazane w recenzjach, które będę na pewno wrzucał na kanał za jakiś czas. Jeśli chodzi o kwestię Apothecary 87, marka mało znana, ale mi się wydaje, że warto się nad nią nachylić, choćby ze względu na to, tak jak mówię, bardzo fajne matowe wykończenie, niesamowity zapach tych pianek marshmallow, w ogóle wiecie, sam pomysł, w ogóle zapachy pianki marshmallow, to jest coś niesamowitego, ale nie ukrywam, bardzo dobrze jest oddany. Jest to taki czekoladowo-piankowy zapach, przyjemny, nie powinien nikogo odrzucić. A jeśli chodzi o sam produkt, dobry skład, bardzo fajna cena, eleganckie opakowanie, bo dostajemy, tak jak widzicie, w takim kartoniku, gdzie go sobie możemy trzymać, dodatkowo w środku oczywiście mamy puszeczkę. Sam produkt kremowy, łatwy do aplikacji, jeśli chodzi o wilgotne włosy, troszkę trudniejszy, jeśli chodzi o suche, ale ogólnie rzecz biorąc, myślę, że pierwsze wrażenia na mnie bardzo pozytywne, zobaczymy, co będzie dalej. Myślę, że taka forma też recenzji na szybko też jest ważna, ponieważ pierwsze odczucie i pierwsze myśli czasami są najważniejsze i już do niczego nie dojdziemy, więc stwierdzam, że od czasu do czasu będę robił Wam takie na świeżo, na wiecie, hot reviews, jakbym to nazwał, tak, takie wiecie, na pieńku oddane wrażenia, a w kolejnych recenzjach będę jakby dodawał kilka zdań, co mnie zaskoczyło po działaniu kilku dni, jeśli chodzi o tą pomadę. No,
coś nowego, coś innego. Myślę, że powinno się to spodobać, no, a jeśli nie, i tak to będziemy robić, ponieważ lubię coś nowego wdrażać do filmów, coś ciekawego, coś, co Was jest w stanie zaciekawić, zachęcić, aby zostać z nami. No właśnie. Jeszcze mały komunikat. Z tego, co obserwuję, naprawdę 60% oglądających ludzi jeszcze nas nie subskrybuje. Jak to? Naprawdę, panowie i panie, jak to? Proszę Was już w tym momencie, jeśli nie subskrybujecie kanału, kliknijcie subskrypcję, strzelcie sobie dzwonek, ponieważ filmy ukazują się regularnie i szkoda by było przegapić taki content. Będzie coraz więcej innego rodzaju filmów, innej tematyki filmów, ale jak wiecie, wszystko ma, że tak powiem, musi mieć swój czas, więc cierpliwości na pewno się doczekamy swojego. Za dzisiaj Wam bardzo dziękuję. Ja mam na imię Karol, Wy jesteście na kanale Dla Dżentelmena. Zostańcie z nami, nie zapomnijcie. Pamiętajcie, kanał jest tworzony przez Was i dla Was. Za dzisiaj na razie. Cześć. Pa!